Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z kronikami Riddicka, ucieczka z Butcher Bay. W ostatnim odcinku powalczyliśmy sobie troszkę na arenie, pobiliśmy też nieźle tego całego Addota, czy Abota, dokładnie nie pamiętam jak ma na imię. No i dostał od nas niezłe manto, ale niestety musieliśmy darować mu życie tym razem. Cóż, jeszcze na pewno będziemy mieli okazję, żeby z nim stoczyć walkę. No i trafiliśmy do takiej kopalni górniczej, gdzie głęboko, głęboko w podziemiach, gdzie nie dochodzi słońce, jesteśmy tu uwięzieni z grupką jeszcze gorszych więźniów. Jest to więzienie o jeszcze bardziej zaostrzonym rygorze. Ogólnie rzecz biorąc, totalna masakra. Jesteśmy teoretycznie tu uwięzieni. Jak widzimy, to więzienie jest o wiele większe niż poprzednia cela. Mamy tu już o wiele więcej przejść i mamy też więcej, może być, może będziemy mieli też więcej questów. Zresztą już mamy dwa questy. Pójdziemy sobie może tutaj. Tak z ciekawości zobaczyć, gdzie to prowadzi. That's BS. And you know it. I swear on my mother. Swear on whatever the heck you want. It's still BS. I ain't bullshitting, Trigo. I promise it's true. Hey, now shut up, Sunny. Get your goddamn head checked by a shrink or something. I've done that before. Ain't no fun. Oh yeah, well do it again. And let him this time analyze your mind like that guy Sigmund Freud. Sigmund who? Sigmund Freud, man. He was the psycho professor from a long time ago or whatever. And had this idea that all guys want to screw their mom or something like that. And also he discovered the mind and other stuff like cerebral stuff. The mind? Yeah, the mind. You know what? Shut the hell up, okay? I'm trying to explain. Relax. Sorry, Holmes. Anyway, this guy, he like discovered the mind and shit and everything. Dreams, subconscious, hypnotizing, and fucking who knows what else. You don't say. Now that is hardcore. Yeah, Sigmund Freud. Interesująca rozmowa. Talk to Cuellas. He's in charge here. Get out of here, maestro. Cuellas is our man. Talk to Cuellas, all right? He runs the show. You got a problem, huh? The Sereno's blessings don't come free. Get it? We got a list from a guard with the names of some snitches. But some asshole grabbed it. I want to know who. And I want that list. I find anything, I'll let you know. Dostaliśmy nowego questa. Widzimy, że Riddick jest chętny na questy. O kurczę, znowu jakiś błąd. Musimy zrobić taki myk. Riddick jest chłonny na questy, jak widzimy zresztą. To jest jego ulubione hobby. Gang Surenosów zdobył od strażnika listę, która zawiera nazwiska kilku kapusiów. Teraz lista krąży po okolicy, a Surenosi chcą ją odzyskać. No to, jak widzimy, misja jest dosyć prosta. Musimy odzyskać tą listę, ale nie wiadomo, gdzie ona jest. Na szczęście Riddick wkroczy do akcji i załatwi to. To jest ciekawe miejsce. Zauważcie, że w tym korytarzu nie ma kamer. To znaczy, że w tym korytarzu jesteśmy narażeni na konflikty. Bo nic nam nie grozi. Tu widzimy, że strażnicy wyżywają się na kimś, ale widzimy też automat do dodawania kratek. Musimy się więc tam dostać. That's where they take you if they don't want witnesses. No surveillance there, man. Nothing. No surveillance. Hmm. Tutaj też, gościu. No surveillance. Masz szczęście, że jeszcze nie wiem, czy nie będziesz mi przypadkiem potrzebny, bo... O kurczę. Tak? Tak chciało ci się walki? No to dobra, powalczymy. A masz. Trucizna? Tak się załatwia tu sprawy? Już nadzoru świrują. That's where they take you if they don't want witness. No surveillance. Widzimy, że to niebezpieczne miejsce, gdyż w tym korytarzu właśnie nie ma kamerek i trzeba przez nie szybko przejść, bo mogą cię łatwo zaatakować. Cóż, dobra, jesteśmy już na widoku kamer. No, teraz to już jesteśmy bezpieczni. Porozmawiajmy z kilkoma osobami. Step away, okay? I've done my rounds and you don't want to fight me. No, nie wiem, czy nie chciałbym.
Zdobyliśmy też truciznę, która wypadła z tego miłego pana, który już niestety położył się spać. No, prysznicę zrobiłem teraz. Super. Dotknąłem ciała, które już leżało nieżywe i kamerki mnie postanowiły załatwić. Super, po prostu jesteśmy takimi zawodowymi wojownikami, że się boimy. Super. I teraz, o tak, i teraz znowu musimy się z nim stoczyć walkę. To za zabicie Harmana. No spoko, chodź tu tylko. A masz. Kurczę, dobrze. No, nie wyszło. No. Nikt nie będzie wpikał Rilkowi. Dobra, jednak zostawimy tym razem to ciało, bo widzimy, że kamerki źle reagują, a mają dalekowzroczność i widzenie przez ściany, więc lepiej zostawić. O, mam jakiegoś kosiarza. Skoczymy mu na głowę może. Może to mu poprawi humor. Chociaż drobinkę. O kurczę, widać, że jego głowa jest bardzo niestabilna, bo Rilk się bez problemu od niej odbija. Niestety nic nam nie powiedział. A ty może? Mom powiadasz? Binks. Kurczę, widzimy, że tu samych mamy... niemiłych ziomków. Może ci będą bardziej rozmowni. You know that Junebug gets to Sherman. For once in this Hour 23, the only one I know of. They keep themselves and nobody. But if there's another like Sherman, then they should stay clear of him. Or they end up under him. And believe you me, that is not the place you want to be. She's not closed. But life could be worse. What's on your mind? Riddick będzie mówił teraz spodniami. What do you trade? Not much today. I got a vent tool, a club and a shiv. All custom made. Klucz do włazów wydaje się taki całkiem niezły. Zapłać za klucz do włazów. Weźmiemy to chyba. The vent tool. Use it well. To się na pewno przyda, bo to nam pozwoli wejść do jakichś takich właśnie włazów, jak będą dostępne. Ogólnie moglibyśmy mieć z tym problem, więc weźmiemy sobie to. Zobaczmy tak właściwie, ile mamy kasy, bo nie chcę jeszcze jakoś tak... Mamy 55, możemy sobie nawet pałkę kupić, ale może jeszcze nie teraz. Na początku nazbieramy troszkę tej kasy i wtedy użyjemy, bo nie ma sensu niepotrzebnie marnować pieniądze. Ale dobra, na razie nie handlujmy. Widzimy, że tutaj ogólnie rzecz biorąc jeszcze z tym może porozmawiajmy. Widzimy, że tutaj póki co nie ma nic ciekawego w tym miejscu. Dobra, spadajmy. Chyba się pojawił nowy uczestnik. Wixy. Wanna trade? Me and Monster run the trade market in Butcher Bay. He's got the goods, I got the smokes. O. Give me the smokes. Okay, here you go. Paczki zawsze weźmiemy, bo to są punkty, znaczy kolekcjonerskie rzeczy. Oh, what do you say? Bo nadal ma paczki fajek, widzimy? To będziemy musieli trochę tego nazbierać. A może teraz spytajmy o kumpla. Yeah, he's running goods from his spot in the diner. He's probably in there with Chang. So, what do you say? How about some... Give me the smokes. Okay, here you go. Masz szczęście, że zbieram te punkty kolekcjonerskie, bo inaczej byś po prostu marnie skończył. Już. So, what do you say? Not interested. Ale momencik, bo właśnie, ty sprzedajesz te tak fajki, to nie? A jak cię załatwimy, to nadal będziesz miał fajki przy sobie? Chyba zaraz sprawdzimy. Musimy przetestować, no ziom. Chyba rozumiesz sam, że test jest ważniejszy. Oddaję fajki. No i patrzcie, nie ma. Jaki z tego morał? Dlaczego ten gościu nie ma przy sobie fajków? Widocznie chowa gdzieś w spodniach, a Riddick za bardzo się wstydzi, żeby go przeszukać. No co za po prostu... Boże, jaki bałagan tutaj narobił. Ludzie, Riddick. No... Ale dobra, wróćmy może do punktu wyjścia jednak. Jednak widzę, że nie, nic z tego nie będzie.
Give me the smokes. Okay, here you go. No dobra, dużo. Okaże się, że trochę odlokujemy wszystkie. What do you say? Kurczę, nie mam już pieniędzy. Not interested. Ja jeszcze tu wrócę. Po fajki głównie, dlatego. Po nic innego. Widzę, że Riddick jest bardzo... On lubi handlować. Zobaczmy tak się kości, zobaczmy ile już mamy tych fajków. Nie, nie ten przycisk. O. To jest ekwipunek. Kolekcja. Patrzcie na to, ile już mamy. Kurczę, 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 kurczę. Naprawdę nie z nas poszukiwa. Trzeba przyznać. Zobaczymy ile będziemy mieli pod koniec gry. Jestem nawet tego ciekaw całkiem. Długo już leją tego kolegę naszego. Całkiem długo, ja muszę wam przyznać. Naprawdę. Całkiem. Dobrze, stołówka mi się już troszkę znudziła. Zobaczmy co to za ziomek. Kulas. Dobra, to tak. Musimy tutaj skombinować listę. Dobra. Stołówkę już chyba zwiedziliśmy. Pójdziemy sobie teraz na ten plac główny. O tak, plac główny. Widać pięknie. Nieba niestety nie widać, bo jesteśmy głęboko pod ziemią. Poskoczmy sobie może... He's clean. Get out of here. Any problems around here? Widzimy, że strażnicy są tu bardzo przyjaźnie nastawieni ogólnie rzecz biorąc. Wchodzą do strefy, lubią nas przeszukać. Need any help? Rozumiem, wiecie, to jest właśnie... Użyłem chyba, bo po prostu muszą znaleźć nas, kiedy będziemy mieli przy sobie prochy, które tam skądś skombinujemy. I wtedy jak skombinujemy prochy, oni nas przeszukają, znajdą prochy i stwierdzą: o kurczę, ten Riddick ma prochy! Dobrze, chodźmy go naklepać i wtedy będzie łobudu, będzie taka bijatyczka. A na szczęście wygramy. Listen, Cricket's got the best shivs you can buy. Powiadasz? I got a custom made bloody sharp shiv. Cuts through a belly like a soft boiled egg. Troszkę drogo, niestety nie mam. Riddick walczy z samymi pięściami. Jest pod tym względem mistrzem. Patrzcie na to interesujące latające komary. Widzicie? Wyglądają jakieś takie żuczki małe. Kurczę, jak takie coś się urządli, to... będzie bolało. I to mocno. Kolejny pokój. Widzimy tutaj jakieś strefy dla modlących się ludzi. Musi się troszkę pomodlić widocznie. Boże, wszystkich zostawiam tu w spokoju. Co oni wszyscy tacy nie mieli sam? Ja tu taki grzeczny, spokojny, chcę pogadać. Done. Niebieskoskórych, dobra, zobaczmy. Jamal Uden chce, żeby wszyscy niebieskoskórzy zginęli. Dobrze, to tak też to zrobimy. Akurat pod tym względem jestem mistrzem. Nie wiadomo, Riddick to on tak powiedział, on w sumie tak ciekawy, bo on mówi: no, chciałbym, żeby wszyscy niebieskoskórzy zginęli, a Riddick: no spoko, załatwię dla ciebie. Ja tak przy okazji, bo i tak się ich będę pozbywać, więc przy okazji mogę się ich całkowicie pozbyć. Wiesz, coś może dostanę od ciebie, ty. Hey man, you wanna buy a few smokes? I can sell you a pack of smokes. O, widzimy, że... I'm your man. What do you know? I know. Now. There's a big mining area underneath us, right? It's off limits to everyone. But Jack of Valence is down there, so I hear. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want something other than smokes, say hello to Monster in the diner. Monster is connected. And he is cute. Interesting, sir. Hey, Riddick, you want to buy some? Give me some. Okie dokie. There you go. Właśnie kupiliśmy kolejne fajki. Dobra, kolejne fajki kupiliśmy. On już nie ma. Widzimy, że w tym więzieniu będziemy mogli dużo fajek kupić, więc potrzebujemy dużo pieniędzy. Jako, że jestem kolekcjonerem oczywiście.
There's an old trick you can use. You have an old-style filter smoke and a lighter? You gonna smoke the bitch to death? No, you dumb fuck. You burn the filter and work it into a needle. It's kind of fragile, so you don't want to work it too much. Stab him in the neck and he's done, man. Shit. I heard of that thing, of course. That's what I'm gonna do. Well, you're gonna need some practice, so take it easy. Some guys can smell that shit from miles away. Yeah, sure. Thanks. Ale w sumie ciekawe. W sumie niepotrzebnie kupowałem wtedy ten kostium, cholera. 130 wydałem na jakieś nie wiadomo co. Miałbym teraz pełną kasę na fajki. I've never seen you before. You wanna make an impression? There are two PP members in section A of the courtyard. Those bastards stole the red tube that I really need. Find out where they stashed it and bring it to me. I'll pay you. I'll check it out. Jak widzimy, mamy coraz więcej questów. To bardzo dobrze, Riddick lubi wykonywać. W tym miejscu będziemy mieli naprawdę dużo roboty. You're Riddick, yeah? Heard you pulled off some stunts in the circle. Say, you got a mining job? No. Need one. Impossible, unless you get assigned by the warden. Reason I ask is because I want to know if Jagger Valance is still around. Jakiś Jagger Valance. Cały czas często o nim wspominają. Dobra, zgodzę się. I'm going into the mines. If Valance is there, I'll find him. Kolejna misja. O proszę, już nam się włączył ten. Mogę przekręcać rolę, bo już tak dużo misji mam. Kurczę, jeszcze trochę i całe wszyscy więźniowie będą czegoś ode mnie chcieli. Hey man, wanna try your luck with the dice? Kurczę, gdybym ja trochę miał. No jak nie mam, jestem tak biedny, że wrócę. Ale wrócę tu jeszcze, bo jestem ciekaw, czy wygram na przykład coś. Hey man, how about you help me collect some debts? And I'll lend you money. I heard you're a pretty good fighter. Who owes you? Binks, one of the K3 guys in the diner. But you can't do him with muscles. Get some poison, drop it in Binks' food. But don't kill him. I'll make sure he knows I'm the sender of that message. Chyba nawet wiem, o którego chodzi, bo byłem już w stołówce. I dobrze się składa tak właściwie, bo mam truciznę. Bardzo, ale to bardzo dobrze się składa. Widzimy, że ledwo wbiłem tego pomieszczenia i dostałem 3 misje, a jeszcze zostało 4 pomieszczenie. There's one that goes from the dining hall over to Zodus Land in Town 18. Yeah, and? Anyway, Padilla, the crazy mother, he's been saving up butter and grease for the last 2 months or so. So what? And he's also been looking for this guy Cipriano, who used to run drugs. For the Serenos? Yeah, I know. He's been running milk for the Serenos. But he's double booked with Azolus. The Serenos found out and ordered his head. So Cipriano's in a sack full of fuck? Yeah, but he has some crisp connections with Azolus and goes to ground in Tower 19. That's where he's been hiding the last couple of weeks. And this guy Padilla, he takes a contract? Right. He's been really busy trying to find a way to get into Zodus Land unnoticed. And he figures... Oh, the vent. You're getting ahead of me. Of course the damn vent. Well, this Padilla, he's kind of big. Oh, okay, yeah, for the vent. I said, don't get ahead of me. Yeah. So, he strips and greases himself up, then goes into the vent. Well, all that lube works a little too good, and he slides right down to the first intersection. Well, he gets himself wedged, right? Well, you tell the story, then. All right, man, I'm sorry. Well, it ain't long before the creatures get a whiff of all that butter and grease. Padilla was so much seasoned meat. When the axe find him a few days later, there ain't much left but stain and a stick. Cool story, bro. Oh, shit. That reminds me, I'm hungry. Kurczę, naprawdę świetna historia, ziomuś. What, you wanna front me? I am Serenos. You wanna see the PPPs? Check the A section. What, you wanna front me? Hey, you want anything? The mines.
Tell me everything you know. You really want to go down there? Like Jacob Valance? That's why I asked. There's a door beside the work pass checkpoint. It's got a lock. The only ones that have a key are the guards, the high-ranking ones. If you can manage a one-on-one with an officer, you might be able to steal his keycard. Cóż, na pewno. Damy radę. Kto to jeszcze jest? Hey, homie. You wanna trade drugs? Alright, do me a favor. Dobra, zastanowimy się. Tell me more. Okay, I need your help on two things, man. First, I need my injector back from the PPPs. Look, Gulag has some history with him. He'll tell you more. Second, Basim is really bumming me out. So I need you to waste him in the ring for me. How about it, man? Łukasz nic nie sprzeda, dopóki nie zrobisz dla niego dwóch rzeczy. Dobra. To tak, mamy teraz tak, mamy ogólnie rzecz biorąc, jak czasami zauważyliśmy, napieprzone misji. Po prostu wszędzie są jakieś misje. O, jeszcze dodatkowo to... Co ciekawe, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze mamy kolejną salkę. Gdzie oczywiście pójdziemy, bo jesteśmy ciekaw, co tu jest. Ja tu mogę przebywać? Tak, z całą pewnością tu mogę przebywać, ale nie jestem pewien tych linii. Dobra, tu też mogę przebywać. Porozmawiajmy z tym panem. I'm not gonna help you get down to the mines, if that's what you want. It's impossible. The mines. I need to get to them. You should talk to Flores in the courtyard. I just worked down there. It just got off my pass and I'll be damned if I didn't forget my glasses. If you're going down there, could you check around the big elevator in Upper Mines? Mogę pomóc mu. I got a thing for eyes. Dobra, czyli on potrzebuje okularów, czyli niestety nie będziemy mogli go w tym przypadku zabić, bo będzie mi jeszcze potrzebny. Poza tym widzimy, że tu jest wesoły pan robot, który jakoś tak średnio na nas patrzy. Widzimy też, że potrzebujemy typowo przepustki. Dobra, pójdziemy tam. Nie wiem, czy tu mogę iść, ale spróbujemy. Niestety, wszystko to jest zamknięte. I niestety, chyba niestety będziemy musieli to opuścić, to miejsce, bo nic tu nie zdziałamy. Jeszcze tu wrócę i zabiję was wszystkich. Zobaczcie, pod koniec mojej imprezy te więzienie będzie martwe. Ale cóż, nie od razu Rzym zbudowano. Trzeba od czegoś zacząć. Mamy teraz tak, mamy ogólnie rzecz napieprzone questów, więc będziemy musieli po kolei wszystkich rozwalać. Zobaczymy, czy nam się uda. Po pierwsze, chodźmy na stołówkę. Na początku tak, mam ochotę otruć tego ziomka, który jest tam komuś winny coś, więc może zaczniemy od tego właśnie. Cóż, zresztą na stołówce dużo się działo. Na razie właśnie to myślę, że pójdziemy w tą stronę. Tu widzimy jeszcze Tower 19, ale póki co nie możemy tam pójść. Tu na razie nic po nas, okej. Tutaj nic ciekawego. Dobra, ten ziomek tutaj wisi kasę. Step away, okay? I've done my rounds in the ring. You don't wanna fuss with me. Zatruje jedzenie Binksa? A, bo to nie jest Binks. Binks jest... Tu jest Binks. Huhuhu, chyba będzie miał małą niespodziankę. Które to jest? Kurczę, mam tyle questów, że teraz ciężko mi powiedzieć, który jest od czego. Super, to jeszcze tak. Chcę wiedzieć, czy żyje. Zatrułeś jedzenie Binksa. Teraz wracaj do Konowała. Okej. Okay. Poczekaj, może poczekamy, jak Binks troszkę zje. Chodźmy jeszcze do potwora. Dobra, czyli nie mam na razie kasy. Poczekamy, jak Binks sobie siądzie, żeby coś przekąsić. Ciekawe, czy posmakuje mu nasza nowa potrawka. Sprawdźmy.
No jedz, Binks, nie krępuj się. Binks, przecież nawet jednego nie wziąłeś nawet odrobinki tego, po prostu siadłeś. Zapach cię odniechęcił, co ty tam robisz? Get lost. No, Binks, lepiej ci? Fuck off, man, we're busy. Wyglądasz jakoś tak nie swojo. Binks, co ci się stało? Dobra, widzę, że chyba nie umrze nam tutaj. Więc niestety pójdziemy sobie. Może innym razem to załatwimy. No a póki co niestety musimy się pójść. Dobra, idziemy teraz odebrać naszą nagrodę. Jeden quest wykonany, zawsze o jeden mniej. A kasa zawsze się przyda też. Dobra, kto nam wydawał to polecenie? Nie, to litości. To jest to. Zatrułeś się teraz, wracaj do Konowała. Dobra. Muszę chyba zacząć zapamiętać, kto jest w tym. To jest tak, Świerż, tu jest A... Sif, okej. Okay. Muszę zaczynać zapamiętać, kto jest kim, bo jednak mógł z nami mieć problem. Basim. Jamal. Pink. Tak postaram się właśnie zapamiętać mniej więcej, kto gdzie leży, bo jednak to może się przydać w późniejszym okresie. A, wiedziałem. I got the money back from Binks. Hey, here's a little bonus. Now, if you need money, feel free to ask anytime. I'll loan you interest free. No, elegancko. Mówisz, że mi pożyczysz? Brzmi ciekawie. If you need money, feel free to ask anytime. Give me some money. Yeah, this will keep you going for a little while. Come back if you need more. But remember, I want that money back. Ciekawe, ile dostałem. Zaraz zobaczymy, ile mam teraz. Chcesz mi powiedzieć, że dałeś mi tylko 5? Ty chyba sobie jaja robisz, dawaj więcej. Co to jest? Masz przeszło 10? Not interested. If you need money... Aha. Kurczę, nie mogę od niego pożyczyć? To prawie nic nie mam, dobra. Spróbujmy zagrać z tym wojownikiem. Dawaj, no. Nie masz szans. 5 na 11. Wypłada 16 do 1. 16 do 1. Dawaj, damy radę. Give me the yo. Okay, let's roll the dice. It's nothing. You lose, man. Sam przegrałeś. Hey man, wanna try your luck? Dobra, damy to. Okay, let's roll the dice. Riddick, dawaj. And it's 87. You lose, man. No co? Hey man. No Boże, znowu przegrałem. Kasy dawaj. Give me some money. Yeah, this will keep you going for a little while. Come back. Ciekawe, ile mi dał tym razem. Dziesięciu, dobra. Będziemy go trochę naciągać, ale damy radę. Sure. Dobra, teraz muszę wygrać ją. Potrzebuję tak. 16, 16 do 1. Niech, dobra, dobra, 2 lub 12, niech będzie. Okay, let's roll the dice. To już to najmniej prawdopodobne, ale damy radę. Dawaj. No nie, to za oszustwo. Hey man, wanna try your luck? Tak, chcę. Lub 2, 3 lub 12. 5 do 1, 7. Nie, to słabo. 11. Dobra, dajemy 11. Okay, let's roll the dice. Riddick, no nie możesz za każdym razem przegrywać. It's nothing. You lose, man. Znaczy, nie wierzę. Idę jeszcze raz. Potrzebuję kolejnych pieniędzy. You need money. Give me some. Yeah, this will keep you. Chyba będziemy robić tak wieczność, aż wygramy. Hey, man. Jeszcze raz 11. Okay, let's roll the dice. Riddick, tym razem wygraj to, proszę cię. It's High Llama. You lose, man. Hey, man.
Dobra, jeszcze raz. Okej. Nie możesz, musisz w końcu mieć tą jednostkę. Riddick, Boże, ty idioto, tak ciężko wygrać. Dawaj kasę. Ciekawe, ile on tego szmalu ma, bo tak zauważyłem, że pożycza. Przepraszam. O kurczę, o nie. Pomyliłem się przyciski. Jeju, przyciski mi się pomyliły. To nie moja wina była. Jestem niewinny. No cóż. Aha, pożyczyłem. Dobra. No dobra, w tym oto wesołym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Sam nie wiem, który to do końca jest odcinek. Chyba 9, jakoś tak. W każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, jak Riddick dalej będzie wykonywał wszystkie quest i czy w końcu wygra w tej zaciętej rozgrywce w kości, oglądajcie kolejny odcinek serii Kroniki Riddicka, Ucieczka z Butcher Bay. Tak więc, do zobaczenia!